Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 12. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Sporo się działo w Koszalinie. Tutaj dwa pojedynki ligowe. Zaczynamy od pierwszego. Bałtyk Koszalin mierzył się na własnym boisku z Jarotą Jarocin. Obie drużyny wyciągnęły wnioski po poprzednim sezonie, kiedy to walczyły o utrzymanie. W tej chwili są daleko od strefy spadkowej i liczą na kolejne punkty w walce o pozostanie na tym szczeblu. Właściwie Bałtyk coraz bliżej ligowej czołówki, a Jarota w środku ligowej stawki. Zapowiadało się ciekawe widowisko, tym bardziej, że rywalizowali ze sobą czołowi strzelcy piłkarskiej trzeciej ligi. Z jednej strony w składzie drużyny przyjezdnej Bartoszak, czołowy strzelec Jaroty Jarocin, a z drugiej strony Bartłomiej Putno i Dawid Grucha-Męsierski, również czołowi strzelcy rozgrywek trzecioligowych. Zatem liczyliśmy na sporo bramek w tym meczu. Bramek sporo nie było, ale emocji nie brakowało, zatem skrót ze spotkania Bałtyku Koszalin z Jarotą Jarocin przed nami. Zapraszam. W 12. kolejce spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze Bałtyk Koszalin stroje szaro-czarne mierzył się na własnym boisku z Jarotą Jarocin. Bałtyk był wyżej w ligowej klasyfikacji od Jaroty i wydawał się faworytem. Jednak piłkarze Jaroty po tym, jak walczyła ta ekipa o utrzymanie, wyciągnęli wnioski podobnie jak Bałtyk i nie są już w strefie spadkowej, także te zespoły raczej środka ligowej klasyfikacji. Bałtyk walczył o to, żeby znaleźć się w czołówce i od początku to się wszystko potwierdzało. Jarota skoncentrowana na kontratakach, tutaj uderzenie na napastnika gości Krzysztofa Bartoszaka z dystansu. Broni nie bez problemów Oskar Pogorzelec. W ataku gospodarze Bartłomiej Putno uderza obok bramki. Po raz kolejny przy piłce Krzysztof Bartoszak. Uderza i bez większych problemów broni Pogorzelec. I z drugiej strony Bartłomiej Putno. Kolejna akcja tego zawodnika. Strzał niestety niecelny. Dawid Grucha-Węsierski. Świetne podanie prostopadłe do Pietrykowskiego. Ten przegrywa jednak pojedynek sam na sam z Grzegorzem Kmiecikiem. Próba uderzenia z dystansu. Jakub Forczmański. Piłka przeciała obok bramki. 39. minuta spotkania, Dawid Grucha-Węsierski dogrywa do Bartłomieja Putno, ten huknął i piłka wpadła do siatki. Od tego momentu gospodarze prowadzili 1-0. Jeszcze próba Pietrykowskiego, broni Kmiecik. Przechodzimy do drugiej części meczu. W ataku gospodarza Maciej Gregorek uderza, broni Kmiecik. Rzut rożny. Dawid Grucha-Męsierski zdołał oddać strzał, ale ten strzał był za lekki w środek bramki i bez większych problemów broni Kmiecik. Świetna okazja dla gości. Piłka trafia pod nogi Krzysztofa Bartoszaka, ten jednak nie trafia w światło bramki. Atak w wykonaniu gospodarzy pędzi. Dawid Grucha-Męsierski uderza, ale pewnie broni bramkarz gości. Świetna okazja dla Bałtyku. Putno przejmuje piłkę od obrońcy gości. Uderza broni Kmiecik, dobitka Gintera i ponownie na posterunku Grzegorz Kmiecik. Rzut wolny dla Jaroty. Bartoszak huknął z dystansu, broni Pogorzelec. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Ostatecznie Bałtyk pokonuje Jarotę 1-0. Szkoda tej, przede wszystkim tej pierwszej połowy, troszeczkę ją żeśmy przespali. Bramkę straciliśmy z sytuacji, której uczulaliśmy zespół przez cały tydzień, że Bałtyk świetnie wychodzi po odbiorze na połowie przeciwnika. No i taką bramkę straciliśmy. Przez tydzień to żeśmy wałkowali, ale no, gdzieś do głowy nie do końca dotarło. No, szkoda, że gdzieś dopiero się budzimy, jak dostajemy tak przysłowiowego gonga. No i myślę, że w drugiej połowie pokazaliśmy niezłą piłkę. Mieliśmy zdecydowaną przewagę, ale no, nic nie chciało wpaść, no, szkoda, wiesz, też znaliśmy gdzieś siłę Bałtyku, wiedzieliśmy, że u siebie są bardzo mocnym zespołem, przede wszystkim bardzo bramkoszczelnym. Myślę, że oprócz tej sytuacji sama w pierwszej połowie udało nam się gdzieś zniwelować te atuty Bałtyku, no ale no mówię, szkoda, że nam zabrakło gdzieś skuteczności i tworzenia sytuacji pod bramką przeciwnika.
Tutaj wiadomo, krzyki były, że rzut karny. Sędzia był akurat w tej sytuacji bardzo blisko. Pewnie obejrzymy tą sytuację tak na gorąco. Myślę, że gdzieś tam troszeczkę nasz zawodnik dołożył coś do tego. A czy był kontakt? Mówię, tutaj ciężko to teraz ocenić. Ale mówię, to już jest za nami. No. My musimy tworzyć więcej i więcej takich sytuacji, aby sędzia też właśnie mógł taką decyzję podjąć, że gwiżdżę rzut karny, no ale mówię, to żadnych pretensji do sędziego za ten mecz absolutnie nie można mieć. W jedną i drugą stronę gdzieś pokartkował, gwizdał to, co widział, więc tutaj jak najbardziej na plus. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu troszeczkę lepsza była. Mieliśmy z 2-3 sytuacje oprócz bramkowej, gdzie z bocznego sektora pola karnego mogliśmy lepiej dograć piłkę. Na pewno tę sytuację mogliśmy lepiej rozwiązać. W drugiej połowie dokładnie troszeczkę nerwówka się wdała pod koniec. Wyszarpane punkty, ale cieszymy się, bo zainkasowaliśmy 3. Troszeczkę skuteczności, może ostatniego podania. Myślę, że ta sytuacja w drugiej połowie, gdzie 2 razy dobijaliśmy tam z 5 metra, to najpierw chyba Bartek Putno, później Seba Ginter. Myślę, że ta sytuacja, gdybyśmy wykorzystali ją przy wyniku 2-0, myślę, że zdecydowanie by uspokoiła tą końcówkę. Bałtyk Koszalin wygrywa z Jarotą Jarocin 1-0 i to kolejny komplet punktów w wykonaniu podopiecznych Mariusza Lenartowicza. 6 zwycięstw na koncie tej drużyny i Bałtyk naprawdę coraz bliżej ligowej czołówki. Umacnia się w tym gronie, no i wydaje się, że jest jednym z kandydatów do tego, żeby się znaleźć w tej czołowej ósemce walczącej później o awans do piłkarskiej drugiej ligi. W innym spotkaniu tutaj zdecydowany lider rozgrywek Polonia Środa Wielkopolska gościła na Fałata. Gwardia Koszalin jako gospodarz podejmował właśnie Polonię. Polonia przed tym spotkaniem legitymowała się fenomenalnym wynikiem. 10 zwycięstw i 1 remis. No, takiego startu chyba każdy mógłby pozazdrościć, a Polonia naprawdę spisywała się do tego meczu świetnie. Jak to wyglądało na Gwardii? Za chwilę zobaczymy. Gwardziści również po 2-tygodniowej przerwie chcieli powalczyć o komplet punktów, mieli trochę więcej czasu na to, żeby odpocząć, no ale jednak rywal bardzo mocny i to Polonia była faworytem tej konfrontacji. Zobaczmy, jak to wyglądało. Gwardia Koszalin mierzyła się na własnym boisku z Polonią Środa Wielkopolska. Zapraszam. W 12. kolejce spotkań Gwardia Koszalin Stroje Niebieskie podejmowała na własnym boisku Polonię Środa Wielkopolska. Zespół przyjezdny to aktualny lider. Przed meczem z Gwardią Polonia miała na swoim koncie 10 zwycięstw i 1 remis. Fenomenalny bilans tej drużyny, nie bez powodów na pierwszym miejscu. Rywalizację rozpoczynamy od tego, jak atakuje Polonia. Uderzenie z dystansu broni Adrian Hartleb. Najlepsza okazja w pierwszej części gwardzistów. Rzut z autu, Silski huknął nad bramką. W odpowiedzi minutę później Polonia. Buczma próbuje, został zablokowany przez Jakuba Czyżewskiego. W ataku gwardziści Krystian Krause próbuje z dystansu, uderzenie jednak nad bramką. Znowu w ataku gwardziści, zamieszanie w polu karnym. Jeremiasz Grela próbuje tam sięgnąć piłkę, ale ostatecznie w nią nie trafia i wynik pozostaje bez zmian. Przechodzimy do drugiej części. Rzut rożny dla Polonii, zamieszanie. Krystian Pawlak uderza i jest 1-0 dla drużyny przyjezdnej. Była to 47. minuta spotkania. Sześć minut później ponownie w ataku goście. Akcję zamyka Krystian Pawlak i zdobywa bramkę na 2-0. Gwardziści próbowali odpowiedzieć. Krystian Krause dogrywa do Piotra Sulimy. Ten uderza, broni Mateusz Janczar. W odpowiedzi rozpędza się Krzysztof Biegański. Huknął na 3-0. Kolejna akcja w wykonaniu gości, rzut rożny, świetnie Pawlak wyprzedził Hartleba i zdobywa bramkę na 4-0. Jeszcze akcja w wykonaniu gospodarzy, Sulima uderza, ale bez większych problemów broni bramkarz drużyny przyjezdnej. Ostatecznie Polonia Środa Wielkopolska wygrywa z Gwardią Koszalin 4-0. Pierwsza połowa na pewno w naszym wykonaniu, wiedzieliśmy,
Staraliśmy się wiedzieć, jak będzie chciał grać, jak będzie chciała grać Gwardia. Bardzo szanuję tą drużynę za to, że no, myślę, że trener rozwija tą drużynę, bo drużyna po prostu chciała grać w piłkę. Dużo młodzieży, którzy popełnią błędy, ale w końcu wskoczą na pewien poziom, no bo oni chcą grać w piłkę. I pierwsza połowa strasznie się męczyliśmy, wiedzieliśmy, że to będzie walka, zaangażowanie, determinacja, wysoki pressing. Nie potrafiliśmy sobie poradzić w pierwszej połowie z tym wysokim pressingiem. Za mało graliśmy do przodu. Myślę, że zareagowaliśmy, dwie zmiany od razu, strzelona bramka otworzyła ten mecz, grało nam się łatwiej. Na pewno cieszę się, że Pawlak, nasza dziewiątka, strzelił dzisiaj trzy bramki i to buduje na przyszłość. Po bardzo dobrej pierwszej połowie i tak naprawdę, jeżeli byś wycięło te bramki, cztery, które straciliśmy, i obejrzał się mecz bez tych bramek, to by człowiek powiedział, że no byliśmy, staraliśmy się być równorzędnym rywalem dla przeciwnika. Ale tak jak tutaj ten wspomniał, jego dziewiątka strzeliła trzy bramki. Nasza dziewiątka, nie pamiętam, kiedy strzeliła jakąkolwiek bramkę. Mamy tutaj deficyt, mamy tutaj braki. No daliśmy prezenty dzisiaj. To jest kolejny mecz, gdzie wynik mógłby być otwarty i jedna i druga strona by nic nie powiedziała, ale dojrzałość kolejny raz była po stronie rywala. Jestem zły, zespół jest zły, bo nie uważam, że graliśmy z bardzo słabego meczu. Nie uważam, że powinniśmy stracić aż te cztery bramki, ale tak jak przed meczem powiedziałem, gra się 90 minut, panowie. Gra się zaangażowaniem, determinacją, zgadza się. Dokłada się do tego tą kroplę talentu, jaką się ma, ale przez całe 90 minut trzeba być skoncentrowanym. A my po prostu pierwsza bramka, stały fragment gry. Uważam, że jeżeli ktoś strzela ze środkowania, wygrywa głowę i w zamieszaniu strzela bramkę na 1-0, to jest brak koncentracji, brak determinacji. Tracimy drugą bramkę i zespół próbuje odpowiedzieć, tak? Mamy sytuację sam na sam. Uważam, lepsze zachowanie naszej dziewiątki mogło spowodować to, że mogliśmy złapać kontakt, a zamiast tego dostajemy bramkę na 3-0, bo jest kontra Polonii Środa i no jest złość, po prostu jest złość. Gwardia Koszalin przegrywa z Polonią Środa Wielkopolska 0-4. Tu trzeba przyznać, trener Łukasz Drożdżal no nie był zadowolony z postawy swoich podopiecznych w starciu z Polonią. Też trzeba podkreślić tutaj, że sporo prezentów Polonia dostała od drużyny koszańskiej. No i takie błędy powinny być wyeliminowane przez naszą drużynę na kolejne spotkanie, by walczyła o komplet punktów. Podsumowanie tego, co się działo w 12. kolejce, wszystkie wyniki, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto wyniki 12. kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Bałtyk Koszalin wygrywa z Jarotą Jarocin 1-0, Gwardia przegrywa z Polonią 0-4, Radunia rozbiła Unię 4-0, Świt wygrał z Flotą 2-0, GKS Przodkowo wygrał z Bałtykiem Gdynia 4-0, Sokół Kleszew wygrał na wyjeździe z Chemikiem 2-0, KP Starogard Gdański wygrywa z Kotwicą Kołobrzeg 2-1, Górnik Konin przegrywa z Pogonią 2 Szczecin 1-4, Elana Toruń rozbiła Mieszka Gniezno 5-0, Unia Swarzędz pokonała Pomorzenie na Toruń 2-0. Do rozegrania pozostał mecz Gryf Wejherowo, Nielba Wągrowiec. W tabeli prowadzi Polonia Środa Wielkopolska z dorobkiem 34 punktów. 30 ma Radunia Stężyca, 27 Świt, 24 Bałtyk Gdynia, 20 Bałtyk Koszalin, 5 Lokata. 18 ma Sokół Kleczew, po 17 Nielba Wągrowiec, GKS Przodkowo, Kotwica Kołobrzeg i Unia Janikowo. 16 punktów Pogoni 2 Szczecin. Dolna część tabeli, KP Starogard Gdański 16 punktów, po 15 mają Elana Toruń i Jarota Jarocin, a także Unia Swarzędz, po 13 Pomorzani Toruń i Flota Świnoujście, 11 Gwardia Koszalin, 18 Lokata, 10 punktów ma Gryf Wejherowo, 5 Chemik Police, 1 Górnik Konin, bez punktu Mieszko Gniezno. Program 13 kolejki, Pomorzani Toruń podejmie Gwardię Koszalin, Kotwica Kołobrzeg zmierzy się z Bałtykiem Koszalin, Polonia podejmuje Świt, Pogoń zmierzy się z Radunią, Bałtyk Gdynia podejmuje Unię, Sokół zmierzy się z GKS-em, Nielba walczyć będzie z KP, Unia podejmuje Chemika, Jarota walczyć będzie z Elaną, Flota rywalizować będzie z Gryfem, Mieszko walczyć będzie z Górnikiem. W najbliższej kolejce Bałtyk Koszalin mierzyć się będzie na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg. Zapowiada się ciekawy pojedynek derbowy. Te drużyny ostatnio
często ze sobą rywalizują. Czy to w finale Pucharu Polski, czy to w półfinale Pucharu Polski, czy też w meczach ligowych, tudzież sparingowych. Taki pojedynek obie drużyny rozegrały przed tym sezonem, również mecz towarzyski, a teraz mecz ligowy. Kotwica Kołobrzeg w pierwszej rundzie ma to szczęście, że wszystkie mecze derbowe rozgrywa na własnym boisku. Czy będą w roli gości Kołobrzeżanie w kolejnej rundzie również w starciach derbowych? No trudno powiedzieć, trzeba zająć, wszystkie zespoły musiałyby zająć miejsca w jednej grupie. Czy to się uda? No trudno powiedzieć. Na razie Kotwica Kołobrzeg po raz drugi gospodarzem meczu derbowego. W pierwszym spotkaniu derbowym starcia Kotwicy z Gwardią zakończyło się remisem 1-1. Bałtyk no, w formie, Bałtyk w gazie. Kotwica ostatnio przegrała swoje spotkanie, zatem zapowiada się ciekawa konfrontacja. Natomiast Gwardia Koszalin w najbliższej kolejce walczyć będzie już z zespołem zdecydowanie z niższej półki niż Polonia Środa Wielkopolska, a rywalem będzie Pomorzanin Toruń. Tu również liczymy na punkty w wykonaniu podopiecznych Łukasza Drożdżala. Z jakim efektem? To wszystko w najbliższy weekend. I oczywiście Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.